Servus misja kula, 14 sierpnia, godzina 12, zmieniamy camping, teraz przenosimy się w jakieś inne miejsce. Jeszcze na razie nie wiem gdzie, bo znajomi pojechali sprawdzić, mamy dwa campingi, który będzie fajniejszy, który będzie nam bardziej pasował. Piękna słoneczna pogoda, ja jestem tutaj, ja zostałem, oni pojechali, mi to lotto, byle była woda, byle było pięknie. Polska jest jednak piękna, ma piękne tereny, Mazury są ładne, ale jak na razie denerwują mnie te wszystkie motorówki, które pływają na jeziorach, aczkolwiek tutaj nie widać. Takie to jest piękne jezioro w tym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy i czekam aż przyjadą, ale słuchajcie, mówią, że Mielno niszczy, zobaczcie gdzie jestem. Mielno i nie jestem Mielno nad morzem, a jestem Mielno na Mazurach. Mamy tutaj małe utrudnienia techniczne, bo oczywiście nie było żadnych znaków. A Łukasz się trochę przestraszył, czy wjechać, czy nie. Wjechał, żeby zjechać z tego. Dotarliśmy. Ale to jest długa historia, żeby to opowiedzieć dzisiaj. Ale zobaczcie, jak jest pięknie. Jest pięknie, pokażę wam za chwilę. Tylko wschód. Słońca, znaczy zachód, przepraszam. Zachód słońca nad jeziorem. Jest po prostu cudnie. Były chwile grozy dzisiaj, czyli takie tutaj. Chcę wam pokazać jezioro. A jutro opowiem wam historię, która się wydarzyła. Ale na ten moment tam ktoś kurwa wiertarką robi. Na ten moment mamy taki camping z takim pięknym widokiem. To warto nagrywać. Czekajcie. Specjalnie dla was. Dla kanału Misja Kula. Misja Kula. Serwus Misja Kula. Jest dwa dni później. Teraz mogę wam na spokojnie pokazać nasz camping. Dlaczego teraz? Bo przez te ostatnie dwa dni dużo się działo. Niestety nie udało mi się, tak jak chciałem od początku, jak tu było jeszcze pusto. Ogólnie trafiliśmy na długi weekend, także zdychało się trochę więcej ludzi niż jest zwyczajnie, jak pan tutaj opowiada, pan Sławek, bardzo fajny gospodarz tego całego obiektu. Idziemy od początku. Nasz camping nazywa się Zielone Miasto. Jest to takie pole campingowe z domkami. Możesz przyjechać sobie pod namiot, pod przyczepę kamperem. Nazywa się Zielone Miasto w miejscowości i zawsze mam z tym problem. Kownatki. Plaża, która należy do ośrodka. Co prawda jest przez ulicę, ale jest naprawdę fajnie, bo masz po prostu 30 sekund, jesteś już na plaży i nie jest taka zaludniona. Ogólnie to jezioro jest strasznie duże. Jezioro też nazywa się Kownatki i wzdłuż tej drogi można iść dalej do jakichś tam kolejnych plaż, do baru. Naprawdę piękne jezioro. Tutaj stoi łódka, którą cumuje pan Leszek. Poznaliśmy pana Leszka. Pan Leszek jest szefem ogólnopolskiej jakiejś tam sekcji warcabowej. Wręczał na olimpiadzie z Ireną Czywińską jakieś tam medale kiedyś w Chinach. Bardzo spokojny i w porządku gościu. Można u niego sobie wynająć jakiś tam rejs po tym jeziorze. No i są takie atrakcje ekstra. Pomost, przy której cymuje pana Leszka łódka. No, jezioro jest naprawdę przepiękne. Nie wiem, czy będzie widać dno. Prawdopodobnie nie będzie widać dno. Nie, tutaj nie widać dna, ale jest naprawdę woda przeczysta. Czystsza 10 tysięcy razy od poprzedniego kampingu, na którym byliśmy, czyli pod sosnami. Ale podobno spowodowane jest to, że tam jeżdżą na motorówkach i męcą tą wodę, a tutaj jest zakaz i jest tylko pływanie na silnikach elektrycznych. Zobacz, jaka czyściutka woda. Coś pięknego. U pana Sławka możecie sobie wypożyczyć także kampery, sprzęt wodny, rowery, skutery. Nie ma problemu żadnego. A jeżeli ktoś by chciał sobie przyjechać na cały dzień, to parking kosztuje 10 zł. A tu jest od razu plaża.
na tym kampingu można sobie wynająć też taki domek. Jest sztos. Powiem wam, że ten jest najfajniejszy, bo jest z widokiem na jezioro. Coś pięknego. Zobaczcie. Tu macie domek. Poranna kawa na tarasie. No to teraz nie widać akurat, bo tu jest brama, ale na całe jezioro widok jest piękny. Jak widzicie, tutaj parkują osoby, które przyjechały po prostu na jezioro, ale też uczestnicy tego kampingu. 10 zł za dzień, myślę, że dobra cena. Idziemy zobaczyć domek. Domek w środku. Moja skromna osoba. No domek jak domek, można sobie sprawdzić w internecie. Zielone miasto i cennik, i domki. Tych domków jest tutaj kilka, także dla wszystkich wystarczy miejsca. O, a teraz wam pokażę z tej perspektywy, jakbyście sobie wynajęli ten domek. Z pięknie z widokiem na jezioro, naprawdę coś fajnego. To miejsce spodobało mi się od razu. Ze wszystkich miejsc, w których byliśmy na tych trzech kampingach, to jest najbardziej urokliwe. Ale jest jeden minus. Tam czasami z tego baru wracają ludzie, którzy nie są z tego kampingu. Są w ogóle z jakichś innych miejsc. I czasami grandzą, ale i tak do przeżycia. U nas na kampingu trafiło się jakieś, nie wiem, spotkanie młodzieży. Tam 20-latkowie. I powiem wam, że też trochę w pierwszą noc walili do późna głośnikami, muzyka. Ale już z piątku na sobotę już polegli, już nie dali rady, poszli szybko spać. Także wszystko do wytrzymania. Słychać dzięcioła. To jest prawdopodobnie dzięcioł prywatny pana Sławka. Ogólnie miejsce fajne, czyste, spokój. Poza, wiadomo, jakieś tam czasami imprezami. Teraz mówię, trafiliśmy na długi weekend, także dużo ludzi przyjechało, dużo ludzi miało wolne. Ale dzisiaj już jest sobota, 17 sierpnia. Rozluźniło się, wyjeżdżają. My zostajemy też do jutra, także dzisiaj będzie spokojniejsza noc, aczkolwiek nie było tragedii. Domeczki wyglądają naprawdę fajnie. Tam gdzieś można sobie chyba zrobić grilla. Jest taki specjalny kominek. A samo pole wygląda tak. Zobaczcie. Idziemy przez pole teraz. Jest mało ludzi, także nie będę nikogo kamerować, żeby się tam nikt nie oburzał. To jest nasze obozowisko tutaj, tu, o, na środku. Sanitariaty, toalety, prysznice z tej strony od frontu, zlewy do mycia naczyń. Na sam kamping wygląda tak. Jest fajnie, bo jest dużo cienia, jest trochę słońca. Jest naprawdę przyjemnie. Co ważne, na tym kampingu masz podłączenie do prądu. Można się podłączyć elegancko. Jest zrzut brudnej wody, jak masz kampera albo przyczepa. Naprawdę fajnie, fajni właściciele. No i super. Miejsca, tereny, spoko. Jakbym miał 1 000 000 zł, to bym sobie tutaj kupił w okolicy działkę i bym sobie też tutaj przyjeżdżał na weekendy. Tyle. Tutaj macie do dyspozycji łódkę, jakiś rower wodny, pan Sławek to wszystko udostępnia. A jak dobrze zagadacie i potrzebujecie jakiś pilny wyjazd do sklepu, a jesteście już po procentach, to też z wami podjedzie. Dobry, fajny, fajny gość. Łukasz tam już gotuje zupkę i makaron się robi. Oczywiście wzmacniacz jest. Sanitariaty z drugiej strony. I śmieci tutaj zostawiasz, jak masz jakieś śmieci, pan Sławek zawozi je, wywozi. I to już jest ostatni dzień na kampingu w Kownatkach. Jak widzicie, większość ludzi już wyjechała, my też się pakujemy. Ustoszało trochę miejsce, uspokoiło się, ale są jeszcze ci, którzy przyjeżdżają sobie na plażę za dnia. Dziękujemy panu Sławkowi i jego żonie za wszystko, za gościnę, za fajne słowo, oby więcej takich ludzi jak wy. Widzimy się w przyszłym roku i do zobaczenia. Pozdrawiam. Jeżeli podobał wam się ten film, możecie zostawić lajka albo jakiegoś subokręta albo kropkę w komentarzu. Pozdrawiam, hej.